Hej, siemanko, z tej strony MesarzMid, witam was w kolejnym odcinku Krew i Wino. Kontynuujemy naszą budowę posągu Lebiody, włoskiego Lebiody. Ładny posąg. No właśnie, bardzo ładny posąg. Dobra, czyli tu zwiedziliśmy to, to teraz musimy iść tutaj. Płotka, płotka, chodź na tutaj. Tu jest nasza płoteczka. Dalej. O mój Boże, ruszysz się, płotka? Naprzód. Ha. Jedź, płotka. Ach, czasami nawigacja tą płotką jest masakryczna. Co się dzieje? Dużo. Interesanci. Zdychaj. Łoń! Kto tu już jest? Panie! Tutaj! Ratunku! Gdzie tam ratunku? I na co im to było? I tak by nie mieli co ukraść. Młotki? Kawał kamienia? Rozumiem. Pora na mnie. Czas ruszać w drogę. Okej. Okay. Ciekawe, ciekawe. Posąg Lebiody ukończony? No nie wiesz, aż to. Już do brygadzisty. Dobra, dobra, ale ja chciałem jeszcze... Tutaj, bo kurde, tam są zwłoki. Przejdziemy się z buta. Tylko kawałek jest. Tu mnie od razu teleportowało. Gdybym to ja wiedział. No dobra. Właśnie, hajs się musi zgadzać. Jak nie w realu, to chociaż w grze. Okej. Okay. Jeszcze coś mamy. Dobra, to wszystko wyzbierane. Co do cna. Ale... A, no dobra, no to w takim razie zróbmy to tak. Tutaj pójdziemy. Na naszą nagrodę. I się wrócimy jeszcze. Ten gwint mnie wyruszy. Znowu wszystko przyjdzie. Żeby jeszcze zdrowie było. I zaprawdę powiadam, żeby ludzie brali do serca. Pomogłem skończyć pomnik, tak jak chciałeś. Mistrzu, co ja bym bez ciebie zrobił? Niezliczone rzesze wyznawców Lebiody będą wznosić za ciebie modły pochwalne. Ale zapłacisz mi, tak? Ależ oczywiście. Oto nagroda. Inwestor to poważny człowiek interesu. W planie mamy masowe nawrócenia, które doprowadzą do całkowitego zwrotu kosztów produkcji w przeciągu 3 do 5 lat. Wszystko, panie, skalkulowane. Damn. No to pozostaje życzyć powodzenia. Bywaj. 800 kurde golda.
Jestem pod wrażeniem. Naprawdę. Tego po prostu bym się nie spodziewał. 800 golda, ja pierdziele. Co tu się działo? 800 golda. Dobra, zobaczymy, co tu jeszcze mamy za zlecenia. Udaj się do winnicy. Okej. Okay. Są poszukiwania jeszcze. Poszukiwania, okej. Okay. Jest turniej, ścieżka przeznaczenia, to jeszcze nie. Co tu zrobić? A może jednak klątwa? Nawet niedaleko jest. Więc się opyla nawet. Ale to... z tego teleportu będzie bliżej. Jedź, podka! A te kurwa beczki ciężkie. Jedź rękami do dzwoni. Chamy buraczane. Chamy buraczane. Tak, chamy buraczane muszą wyginąć. Płotka, idziesz? Nie? Płotka się zablokowała. Czyli standard. Czy idzie? O, a ty co? Jakieś rozkazy? Worek zboża. Chudy, siwy, niewyględny. Ciekawe. Jedź, płotka! Naprawdę ciekawe. Arche spory. Sporo tu tego było. Jeszcze jakieś wilki. Włókna. Ale tu nic więcej nie widzę. O, tu coś jest. Zbroja turniejowa. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Czyli co? To było tu easy praktycznie. Tu easy. Tu mam tylko od Gwinta. I tu mam jakieś zlecenie do winnicy. A zobaczmy, gdzie to jest. Trochę daleko. Trochę daleko. Nie, dobra, zróbmy to inaczej. Skoro mamy już poszukiwania, zróbmy to tak. Gdzie to jest? Gdzie musimy się udać? Damn. Nie, to akurat idealnie by było. My mamy się przeteleportować, więc... Więc jest okej. Okay. 70 parę metrów. O, to z buta się przyjdzie. Kot, kot. Tu jest szybka podróż. Tutaj mamy naszą wioskę.
tu widziałem coś jeszcze na mapie. Co tu jest? Siedlisko potworów. O, i to jest fajne. Tylko tutaj się jeszcze można naostrzyć. Tutaj na górę trzeba wejść. Jest jedno. To jest tylko jedno, czy tu jest dwa? Są, a nie, są oba, dobra. Mamy tak. Tu mamy tak. Okej, płotka coś nie działa. Nie, płotka nie działa. Dobra, teraz zadziałała płotka. Chodźmy zobaczyć, co tutaj nas czeka. Wow, 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 wow. Arche spory. Spór? A gdzie reszta? Tutaj gdzieś niżej jest coś. Siedlisko potworów. Okej. Okay. No. Zróbmy to tak. Tak, i zobaczmy, co tutaj mamy. Zasiedlisko potworów. Na razie to tu nic nie widać, żeby coś tu było. Trzeba tutaj wskoczyć coś. List miłosny. Ciekawe. A taki skrap. Zobaczmy, zobaczmy. Dobra, to tędy, a jak tędy pójdziemy, to jest tu nic więcej nie ma. Jest tylko coś takiego. I nic więcej. No dobra. No, dajesz, dajesz, Wiesiek. Coś tu macha skrzydełkami. A raz kocik minie. Gdzieś tam na boku coś tam lata jeszcze. Tutaj gdzieś pewnie. Ale chodźmy tutaj wpierw. Naprzód! Pręszczunku kota. Jakaś posiadłość? To musi być posiadłość Deloni. Ludzie w opałach, znacznik. Muszę znaleźć jakąś drogę do środka. Drogę do środka. Tędy się tak nie da.
Ale tu się da. Chuje moje dzikie węże, tak jest. No ty piczo jedna. Długo nie pociągnie. Nie ma znowu łapy. Nie ma łapy. Spokojnie. Już po wszystkim. Dzięki ci, panie, i przepraszam za tę chwilową niedyspozycję. Potrzebujesz jakiegoś ekwipunku, monsieur? Ekwipunku. Okej. Ta willa wyglądała na opuszczoną. Jesteś jej właścicielem? Właścicielem? Nie, skądże znowu? Jestem tymczasowym zarządcą majątku. Z rozkazu ministra skarbu mam się opiekować nieruchomościami zaginionego hrabiego Delony. Ale sam widzisz, jak ja jestem traktowany. Nikt z pałacu nawet nie raczył łaskawie mnie ostrzec, że Villa Vedet jest kryjówką grasantów. To znaczy, na szczęście była, dzięki twojemu bohaterstwu, monsieur. Pokaż, co masz na sprzedaż. Co tu ma? W ogóle możemy coś mu sprzedać jeszcze? Zobaczmy. O, od nas może coś takiego kupić, okej. Okay. A tutaj? Kupi to od nas? Powinien kupić. Tu są jakieś szkatułki. Bajki jakieś, to są pergaminy. Aha, nie ma hajsu już. Okej. Okej. No, spoko, spoko. Dzięki. Bywaj. No dobra, to zobaczmy, co tu w ogóle jest. Tu tego nie bierzemy. To jakoś możemy zabrać. Zjedzmy trochę żarełka. Czekajcie, czekajcie. Tu mamy tak. Tu mamy tak, okej. Okay. Tylko cebuleczka. O, ale tu coś jest. Rozkazy. Okej. Kajmy jeszcze. Skrzyneczka jest tu, skrzyneczka coś będzie na pewno, nie? Jednak nie. Kurchawka. To czy mogę tutaj gdzieś wchodzić? Nie, tu jest zamknięte. To jest zamknięte. A nie, tu jest otwarte. O, o.
O. Kolejna historia o ludziach zgubionych przez chciwość i ambicje. To super, super. Cebulka. O, nie najgorzej, nie najgorzej. A tu jeszcze coś na górze jest. A cóż my tutaj tak ciekawego mamy? Jest tu jeszcze coś? Tu taka byczułka. I nic więcej. Nie, dobra. No mamy to, po co przyszliśmy tutaj. Teraz... trzeba sobie kroki skierować kolejnym, na kolejny punkt. Weź daj szpódka. Kasanci. O ta menda. Co wam było mi wkurzać, co? Jeszcze tak potrafię powiedzieć. Ujki jedne. Okej. Pamiętniki Grasanta, schematy. Dobrze, winka. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Następne to mamy tutaj w sumie. O, znacznik jeszcze jest. Pięknie. Tutaj na pewno będą jakieś futopcy, baby Jagi. A obojnie. Oszty. Po nogach. O, za pitch. Chłopy, jedziemy z nim! Chłopy? Jakie chłopy? Przykro mi, ale tu sam zostałeś. W sumie już nie zostałeś. Jeszcze jest. Coś tu mamy ciekawego, okej. Okay. Serek, nie serek. Winka to mamy sporo. Ach, te komary. List do matki. Komary, komarzyska. Dobra. Dalej, płotka, dalej! Kolejny znacznik.
Na pewno znowu coś ciekawego będzie. Uuu, ruiny są. To musi być siedlisko bandytów, bo to jest co. Jezus Maria, co to za rzeźnia jest? Nie ma. Chuj jedne. Tu już ich dwóch to jest. Bardzo dobrze. Jest. Too easy. Gdzie oni są? A, tu. Ile mają tych psów? Okej. Ile tu tego jest? Ja pierdzielę. Nie masz, że chce mnie brać. Uuuu. To bolało. Gdzie tu jeszcze jest coś? Gdzieś wyżej. Jeszcze była drabina, tutaj jest. No. Na pewno tutaj są. Główny bosik. Wyrucham cię na twój zły dzień. No, dawaj, dawaj. Teraz! Napierdalamy!
O, chodź, chodź. Kto tu jeszcze żyje? Ja pierdziela. A tu jakiś liścik jest, schematy. Piski Antoniego. Bardzo dobrze. Rękawiczki. Tu jeszcze coś ciekawego jest. Tu jedynie jakieś żarełko. O, wyzwolone. Hihi. Tak jest, gra bucha. No, to ładnie, już trzy obozy żeśmy kurde ten ostro wyrżnęli. A trypów tyle, że szkoda gadać. Rozbiłeś kwaterę główną Hansa, zabiłeś jej lidera, to koniec ich wpływów na tym obszarze. Okej, okay, dobrze, w sumie. To tyle by było. No dobra. W tym odcinku to na tyle. Także dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się. Hej, hej.